9 uczelni w całym kraju nie otrzymało zgody na przyjmowanie studentów na kierunek lekarski. To między innymi dwie uczelnie z naszego regionu. WSB z Dąbrowy Górniczej i Bielska Filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ministerstwo Zdrowia opublikowało w tej sprawie projekt rozporządzenia. Paweł Jędrusik. Taka decyzja to efekt negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przypomnijmy, że jest to projekt rozporządzenia. Jego treść nie jest dla nas zaskoczeniem. Liczymy jednak na korzystną aktualizację tego rozporządzenia w przyszłości już niedalekiej. Jak informuje Gazeta Wyborcza, PKA zarzuca uczelniom m.in. brak odpowiednich sal czy zatrudnianie nauczycieli bez wystarczających kwalifikacji. Przyjmujemy ze zrozumieniem, to znaczy te uczelnie, to nie jest tak, że ktoś sobie myślił, że nie powinien kształcić lekarzy, tylko mają negatywną opinię komisji, która akredytuje, czy ktoś się nadaje, czy ma warunki, czy nie. Więc jeżeli obiektywna, niezależna komisja stwierdziła, że nie ma tam warunku do prowadzenia studiów lekarskich, no to my przyjmujemy, skoro taka jest opinia, to przyjmujemy ze zrozumieniem i uważamy, że tak powinno być. Lekarzy nie mamy za dużo, natomiast musimy mieć lekarzy, rzeczywiście lekarzy, a nie potencjalnie neolekarzy, bo przypomnę, że to są kierunki, które miały negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akademia WSB dziś nie chciała komentować sprawy, ale zapowiedziała, że odniesie się do niej w najbliższych dniach.